Cześć robaczki, dzisiaj pokażę Wam takie zwykłe burgery, bo chciałabym coś zrobić na obiad, a nie wiem co. I to jest takie obiad, kolacja, nie wiem, można i na kolację, i na obiad, i na śniadanie, na co tylko chcecie. Słuchajcie, mam tutaj bułeczki, które są wczorajsze, przekroiłam tak, o, byle jak na pół, one są takie dosyć małe. I włączam piekarnik na 140 i wrzucam sobie te bułeczki do piekarnika, one się będą nam piekły wtedy. Kto wypuścił psa? Sam wyszedł. Do tego potrzebujemy burgery, ja tutaj już mam dosyć gotowe, można powiedzieć, że gotowe nawet, które będziemy sobie podsmażać. W międzyczasie jak bułeczki będą nam się robić. Ładne śliwka. Tylko żeby było to po mojemu. Żeby było po mojemu, trochę je przyprawimy. Ja bardzo lubię. Nie przestraszcie się, bo mam bałagan. Jestem po pracy, troszkę zmęczona. Tak, będzie to czosnek. W międzyczasie ustawiamy sobie jeszcze patelnię. Troszkę, nie za dużo. Okej, i jeszcze potrzebuję... Przepraszam, że Wam zasłaniam, ale szukam. Szukam i nie mogę znaleźć. O, liść lubczyku. Odsłonię Wam. Tak, i to będą takie, bardziej można powiedzieć, kanapki. Z serkiem i... Trochę tak pomacajmy. Okej, ja zrobię więcej, ale chcę pokazać Wam 4 sztuki. 4 sztuki. Przepraszam jeszcze raz. Sól. I voilà. Przez ten czas. Trzeba rączki umyć. I będziemy smażyć burgery. No, nasze burgerki już się tutaj ładnie zrobiły. Ja kolejne już przygotowałam w ten sam sposób. Pokażę Wam. I robimy pierwsze bułeczki. Fajnie, leciutko chrupiące. Ja ten piekarnik na razie wyłączę. Przepraszam, że poprawiam spodnie, ale to... Potrzebujemy trochę musztardy. Nie za wiele. Do tego kładziemy, na każdą bułeczkę kładziemy ser. Który się zaraz płonie w soki. Do tego idzie dosłownie odrobina sałaty, odrobina. Nie za dużo, nie za mało. Sam raz. Solimy jeszcze, bo to sałata i ser. Solimy. Do tego ketchup malinowy. Kilka kropel. I zapodziałam tu widelca. Oto widelec. Zobaczcie, ile tłuszczu wytopiły te burgery. Kapkę tylko daliśmy. I kładziemy.
piękne burgerki. Ja muszę tu zmniejszyć i położyć kolejne. I do makijo. Do tego plasterek, ogórka. No i takie burgery robimy według uznania. Można kombinować, można wymyślać, można dodawać. Dzisiaj robimy takie. Tam na talerzyku takim pięknym, który Russell zrobił. Pierwsze koty za poty. Taka bułeczka. No i mamy burgera domowego. Smacznego. A ja zmykam robić dalej. Pa, buziaczki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.